Elo, elo, siemandro, ja jestem DJ Mamona. Zanim przejdziemy do odcinka, chciałabym obwieścić jeden szczegół. Mianowicie dzisiaj w piąteczek prowadzę streama. Jest to stream bardzo wyjątkowy, gdyż nie będę mówiła, dlaczego, to jest sekret. Dowiecie się dopiero, jak wejdziecie na kanał Sonika Monika na Twitchu. Także zapraszam do odcinka, a o streamie dowiecie się z Discorda albo prawdopodobnie z streama, którego będę prowadzić. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Elo, elo, siemandero, ja jestem DJ Mamona i witam z moją ekipą w Trackmanii. Witajcie! No, no, tak jak widzicie, ścigamy się po raz kolejny i tak jak dzisiaj wyjątkowo w piąteczek. Także dzisiaj też będzie też wrzucony. W ogóle, skoro to jest filmik z Trackmanii, końcówka tego tygodnia. Ekipo, co was uszczęśliwiło w tym tygodniu? Bo szczerze, mnie chyba nic. No, to, że będę miała streama i to nie byle jakiego. No, charytatywnego. Mhm. Opowiedz o tym coś więcej. Może to będzie taki specjalny stream charytatywny, w którym będziemy pomagać jednemu chłopcu, który zmaga się z bardzo poważnymi chorobami. Oj, oj. Więc taki dzisiaj będzie. A zresztą i tak będziecie widzieli to na Twitchu, więc... Co ja będę tłumaczyć? No to. Jak gra będzie za głośno, to piszcie w komentarzu, bo już mi się nie chce tego montować w trakcie. Już mam info, będę musiała odejść na chwilę. No tylko to za jakiś czas. A Flin, co ciebie uszczęśliwiło w tym tygodniu? W sumie to chyba te nagrywki. Ale to jest akurat standard. No. A to ekipo, może to was, co was wkurzyło, bo ja mam trochę do pogadania. Nie wiem, raczej nic takiego. Czyli u ciebie szczęśliwy tydzień, no za to u mnie wściekły tydzień. Znaczy, no. Wiadomo, kto mi co zrobił, no. Ale jeśli mogę, to powiem, bo pewnie są takie osoby, które jeszcze nie wiedzą. A mianowicie Hexer mi rozwalił serwer Discord, no. Pozwól, że ja ci przerwę, ale nie wiem, czy to jest akurat... Nie wiem, czy to jest informacja taka, która po prostu... No nie wiem. Nie wiem, czy akurat tutaj możesz mówić takie informacje, nie? Jakby sytuacja dotyczy twojego serwera, także... Także tak. Kurde. Ja chcę poprawić ten czas, a mi tutaj ten samochód to chyba nie... Ale Flinuś, powiedziałem, bo tu mogą osoby wiedzieć... A kto ci co zrobił? No w sumie też takie mogą być. No mogą być takie osoby, które by się spytały w komentarzu, ale co mu kto zrobił? No mniejsza, no ja tam w te wasze konflikty nie wnikam. Kurde! Prawie. No... Zaspoileruję, że byłem piątym mapę temu, które niestety nie nagraliśmy. O, bo zapomniałam. A teraz idzie mi tragicznie, że tak powiem. Tak, w ogóle co mnie wkurzyło w tym tygodniu, dzięki, że zapytaliście. Ja zapytałem. Znaczy, nie zapytaliście, ale no. Uznajmy wersję, że zapytaliście.
Może nie tyle, co mnie wkurzyło, co troszeczkę przeciągnęła się sytuacja z nowym sprzętem, bo tam coś nie pasowało w płycie głównej, która miała pierwotnie trafić. No i finalnie... No co ty pierniczysz? Tak, i finalnie to się trochę przeciągnęło, więc no. A co, co nie stykało? Ta purposza nie będzie. Na razie nie. Na razie nie. I tak by nie było jeszcze, bo na wakacjach gdzieś tam se wyjeżdża. Właśnie, kusiło mnie, żeby na czymś się wczoraj na niego spytać, gdzie on wylatuje, nie? Kurde. Jeszcze bym miał Krzoni już takie pytanie zadaje. A po niej to jest możliwe, nie po kulwonie. No, ale... Wszystko jest już na tip-top, więc myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie komputerek. Życzę ci tego, żeby był nieuszkodzony. W ogóle, Flynn, właśnie pytanie, będziesz miał go od razu składanego, złożonego, czy będziesz go składać sobie sam? Od razu złożonego. To nie będziesz miał frajdy przy tym. Ja bym może złożył. Ja bym wolał sobie poskładać, wolałbym się pobawić. Tu chyba trzeba tylko setkę złapać, mam takie wrażenie. No, a z rzeczy, które jeszcze mnie trochę poirytowały, tak to tylko trochę. Na pewno to ja. To, że podczas nagrywek u Purposza, podczas chyba Fall Guysów, bo kojarzycie, że myszki te gamingowe mają takie boczne przyciski, nie? No, wcisnęły mi się oba do środka. Znaczy, jeden mi się wcisnął już bardzo dawno temu. Miałem to naprawić, ale tam już nie chciało mi się, ale to tam jeszcze kistem, nie? Na nagrywkach u Purposza wcisnął mi się drugi. O kurde. No i teraz taka nie dość, że ogromna szpara jest. Co wygląda no nie za ciekawie. No, to jeszcze jak mam na naciśnij i mów, bo często no, nie chcę, żeby tam moje otoczenie było gdzieś tam wyłapywane, jak gadam na przykład na Discordzie, to no teraz mam poważny problem, bo zawsze miałem na boczny przycisk od tej myszki. No a teraz pewnie no, tak, i o ile w Trackmanii mam to w dupie, bo mogę sobie przyciskać klawiaturą, tak na przykład w takim CS-ie, czy w jakichś innych grach, gdzie niestety wymagają tej myszki, no to... No, to jest tragedia. Tak, także no jutro będzie czekać mnie najprawdopodobniej naprawa tej myszki. A jeżeli nie, to będę musiał dodatkowy wydatek na nową myszę wydać. No, no niestety, no, te myszki to nie są takie tanie, gamingowe. Sama wiem. No widzisz, no to wiesz coś w tym temacie. No ja za swoją chyba 100 dałem. No to jeszcze nie i ogółem to. I ogółem to jest bardzo dobra myszka swoją drogą i nie mogę narzekać, tylko no te przyciski kurde się wcisnęły. No. No i od razu mówię, jakby ktoś pytał jaką myszę polecam, to jest Asus Cerberus, najlepsza myszka w ogóle gamingowa, idealna, bo jest dostosowana zarówno do praworęcznych, jak i leworęcznych, także... O. To fajnie. Takie udogodnienie. Kurde, znowu przywaliłam słup. Ile ja już muszę tutaj w te słupy przywalać? No w końcu nauczyć się je omijać. Mhm. O, prędzej czy później. No tak, no.
wiadomo. Dawno już w Trackmanie, powiem szczerze, nie grałam, bo z rok chyba? No to widzisz, no to musisz grać częściej. No. I z nami pojechać się od najlepszych. Szczerze, od Skurpasza się najwięcej nauczysz. Oj, powiem ci szczerze, ile ja zanim grałam w Trackmanie, to się naoglądałam jej u Purposza, jak, jeszcze jak był Purpos. Mm-hmm. No proszę. Ale mi to weszło, pisuś, gacuś! Jedziesz! Pięknie. Także tak. Ja mnie spowolniło. No, a żeby jeszcze tak nie przeciągać tematu, bo żeby nie skupiać się tylko na grze, a trochę map jeszcze zostało, tak? Ile jeszcze? 3 chyba. No. To ten, to pochwalcie się swoimi myszami. Kryplum 220, Genesis. No to u mnie to samo. Też Kryplum 220? Nie, chyba 555. Aha. Już myślałem, że ona mnie prześladuje i to samą myszkę kupiła, co ja parę lat temu. To bym się lekko już zdziwił. No, ciebie, Gabryś, nie było, więc ja powiem myszę, jaką mam, Asus Cerberus. Jest to bardzo dobra mysza, jak już mówiłem. Mm-hmm. Tylko że no, ten problem z tymi przyciskami, które się wcisnęły i nie wygląda to za dobrze, ani też praktyczne nie jest. Wiesz co ci powiem, ja miałem kiedyś, jak grałem z kumplem Fortnite'a do PlayStation 4, podłączyłem klawiaturę i myszkę. Zgadnijcie, co nie przetrwało. Konsola? Nie, konsola. Konsola to się na pewno już to się zepsuła, ale to przez moje siostry, bo zrobię zwalcie dysku. Ale to mnie, to wywalone. Grałem z kumplem Fortnite'a i ucierpiały boczne przyciski myszki, nie? Ale ta myszka i tak w sumie się rozwaliła, znaczy rozwaliła, nie w takim sensie, w sensie popsuła, bo rzadko mi reagowały jakby przyciski główne. A no to ja właśnie mówiłem o tych bocznych przyciskach. Mi się po prostu wcisnęły, wiesz, do środka. Tak. Miałem to samo, jak grałem w tego Fortnite'a z tym kolegą. No to rozumiesz doskonale mój ból. Tak, tak, tak. Potem ja musiałem taśmą klejącą to zakleić, bo tego się łapnąć nie dało. A te przyciski weszły do środka myszki, nie? I kurde... No to jeszcze gorzej. Musiałem potem do Oszą jechać kupić myszkę za 69 zł. Ojeju. Nie, ale ten Krypton chyba kosztował wtedy akurat chyba 59? A na stronie Genesisa kosztuje 69, więc 10 zł zaoszczędzone. Mhm. No to fajnie. No! No to u mnie była chyba droższa. Nie powiem ile, ale... Ale ten krypton, nie, ten 550 czy tam ileś tam na pewno jest droższy. Ja wiem. A ja miałem wtedy, tylko dostałem 100 od babci na mieszkanie. No i padła akurat na Genesisa. Bo do mnie Razer nie przemawiał, bo szczerze nie interesowałem się asortymentem od Razera. Tylko taki Genesis mnie interesował. O, to już chyba mam tytuł odcinka, myszkowe problemy. Tak! Świetny tytuł. No. Boże, kurde. W ogóle myśmy się od tematu gry odczepili, a weszliśmy na technologiczne rzeczy. No. I bardzo dobrze. To w takim razie, skoro o technologicznych rzeczach... Skoro o technologicznych rzeczach, to... Jakie macie klawiatury? Jakaś chińska. Za 800 stów. No w sumie to też jakaś taka pseudo-gamingowa. Ja mam dołączoną do laptopa, także... A jaką, jeśli można wiedzieć? Znaczy, to jest w laptopie już. Aha, okej. Okay. To może pochwal się laptopem, jaki masz. Ojeju, HP Omen, ale to jest...
Maszynu to jest! No. To jest bestia! Widziałem jedną recenzję. Akurat Paweł robił recenzję tego laptopa i chłop był aż sam zdziwiony. No, to jest prawdziwa bestia. A ty masz faktycznie 300 Hz monitor? Nie wiem. Kurde. Szczerze, gdybym ja lubiał laptopy, kupiłbym sobie takiego, ale nie, bo te... Wada laptopów jest taka, że one się bardzo szybko grzeją. Prawda. W moim starym laptopie padła ten... płyta główna, znaczy... Ona już powoli zdychała jeszcze za życia, ale kurde... Już mnie tak denerwowało, że kurde USB-ki... Że USB-ki mi się co chwila rozłączały, nawet kurde podczas grania w CS-a, że mi myszkę rozłączało, Jezu. Że postanowiłem rozkręcić dziada. I nie zgadniecie, co się dalej wydarzyło. Rozsypała ci się płyta główna. Znaczy... Zgadnijcie. Jeżeli zgadniecie, to wygrywacie nic. Aha. Pewnie wypierniczyło ci blue screen i coś tak pierdutnął i wywaliło błędy. Sorry, że coś takiego do głowy mi weszło. Otóż, moi drodzy, nie uruchomił się. Oj. Biedny laptopik. Fin go uśmierci. Znaczy, czy go uśmierciłem, to nie wiem, no to bez przesady też, no bo... No coś chyba poszło, jakieś zwarcie w płycie głównej czy coś i... To może dlatego, no. Chociaż baterię o dziwo ładuje. No widzisz. Ale w ogóle... Się uruchomić. Jeśli mógłbym się jeszcze cofnąć do tematu, co mnie wkurzyło w tym tygodniu, jeszcze mnie jedna rzecz wkurzyła. Bo jak mówiłem, wysiadł mi parę dni temu wysiadła mi sieć i karta sieciowa, nie? Dopinana do kompa. Zamówiłem nową. Miała przyjść wczoraj, do dzisiaj jeszcze jej nie ma. O kurde. No to do dzisiaj jeszcze jadę po kablu. A powiem szczerze, bez różnicy, czy ja mam kabel ethernetowy, czy ja mam kartę sieciową. Dobra, faktycznie na kablu ethernetowym faktycznie mam trochę mniej pingu, nie? Ale i tak to gówno da. Bo to nie jest odczuwalne. Przesył mam taki sam, pobiera nie to samo. Jak tutaj? Aha, dobra, widzę. Tutaj prosto i chyba trzeba tam potem jakiś labirynt. No możliwe. Film możesz kontynuować z tym laptopikiem biednym. No... Co, no nie uruchomił się, no i co? No i miesiąc bez kompa byłem. Oj. Najbardziej będą cię wkurzyło, jak ta bateryjka z BIOS-u padła. To małe gówno. No to jest najgorsze. Najgorsze? Najgorsze. Najgorsze? Znaczy nie tyle co... Nie tyle, że baterijka padnie nie jest najgorsze, ale najgorsza jest świadomość, bo w moim kompie okazuje się tym obecnym jeszcze. Okazuje się, że jak bateryjka BIOS padnie, to komp się całkowicie nie uruchamia. Gdzie o ja pierdolę. Miałem taki bardzo stary jeszcze komputer, kurde, z epoki, kurde, nie wiem, 2005. To jeszcze, kurde, Windows XP i te sprawy. Albo chyba rocznik Windows. 2007. Windows 7 the best. Nie pamiętam. W każdym razie, bateryjka BIOS-u padła doszczędnie, a komp się dalej uruchamiał. What the fuck? No, czasami tak bywa. Pewnie. Kurde! Sonika, bądź oazą, pier, pip, w spokoju. To właśnie chcę być, tylko nie mogę. O, dobra, może spadnę. O, ale nie tak. Chciałbym powiedzieć to słowo, ale u Moni chyba nie wolno. Family friendly. Tak, to jest family friendly content. Jakby ja na moim ostatnim live'ie też próbowałem to zrobić.
Ale oczywiście mój kochany OBS i internet, powinni się kochać, nie? Po 15 minutach... Skoro twój OBS i internet poszli się kochać, to wiesz, no... Nie możesz im zabronić takiego związku. Jezus Maria, kurwa! Zapraszam. Dobra, to się ocenzuruje. Musiałem to powiedzieć, musiałem to wykrzesać z ciebie w końcu. Spoko. Ja cię pierflin. Nie, ja sobie zrobię tak, bo ja nie widzę tej... O, dobra. Już nie będę dokańczył, jedno przekleństwo z moich ust poleciało. Więcej nie trzeba. Kurde, Sonika, to znowu u ciebie był ten telefon, prawda? No. No, ja mam swój wyciszony, więc pierdolę. Odruchowo spojrzałem na swój telefon. Sorry. W ogóle... Chyba muszę toksyka... wyłączać... Kurde, wyłącz się! W ogóle powiem szczerze, udało wam się we mnie toksika odpalić, bo przeklinam. Doczekaliście się. Ale ty wiesz, że nie jesteś jeszcze po mutacji, to nie wiem, czy byśmy nawet chcieli usłyszeć przekleństwa od ciebie. Po nagrywkach ci mogę powiedzieć, nie ma sprawy. Mogę ci soczystą, no, polecieć. Polszczyzną. Gorzej! Flynn raz powiedział prawie to słowo. Nawet na jednym odcinku z testowania mapy kupurposza chyba było blisko. Bo on chyba powiedział, co do kur... I nie dokończył. Pamiętam to! Ja pamiętam to, jakby to było dzisiaj. A to było parę miesięcy temu, hello! Uja, pierdziele. Parę miesięcy? No, jak było testowanie mapy, jak jeszcze u Purposza. Znaczy na jednym odcinku tak się prawie wymsło to. To ja cię tu zaskoczę, ale to nie było parę miesięcy. Nie? Nie, to było jeszcze dalej. Czy to już było rok temu, serio? Tak. Nie, to zleciało, za przeproszeniem. W ogóle, która to już była mapa? Jakaś wiecie, czwarta, piąta? Nie. Która? Ja mam chyba zaznaczone, że trzecia, bo ja sobie zaznaczam, która mapa. Czyli jeszcze dwie mapy. O ja cię! A to okej. Okay. To mi nawet pasuje. Tak, mi też. Bo wstyd, nie jestem w pierwszej stronie tak. Najpierw jak będzie jedna dodatkowa, to się nic nie stanie. Ale chyba... Zawsze wiesz, nagrywka dodatkowa i będziemy... I będziemy mogli jeszcze więcej ciebie usłyszeć. No, dokładnie. No tak. O nie, nie lubię tych jazd. Nie, dlaczego tu już jest swobodna jazda na początku? Jak tu jechać? Tak! Skip! Proszę, skipnijcie to! Wyjątkowo zagłosuję za skipem. O, to chyba będzie 6 map. Aha, jechałem tą mapę. Nie, ty to jechałeś, Flynn. Wtedy coś ci mi dupę obrabiali na live. Ja też zaskipowałam. Aha! To już jest koniec! A, to już wiem, co za plansza. Jedź. Już pamiętam, trzeba nawrócić. Ja na wstecznym to jadę. Jakby tu nie można swobodnej jazdy dotknąć. Flynn, jedziesz źle. Dobra, już widzę. Tutaj trzeba jechać do tyłu. Nie może złapać swobodnej jazdy, bo ten może lepszą prędkość na... Chyba wiem. No, tak, masz na to miejsce u mnie. Musicie nawrócić ze samego startu. Od razu do tyłu jedźcie. Dziękuję, już srebrny medal. Autora mam, pozdro. Sonika, bierzesz tak. Cofasz się no. I w lewo. I skręcasz na tą drogę, co jest po lewej. Na
czy tutaj jest jeszcze po prawej, nie? Ja właśnie pojechałem w prawo, ja właśnie próbuję teraz tą lewo. A bo po prawej też jest. No, oczywiście. I tu łatwiej skrócisz. No nawet. Kurde! Tam mi też lewe, o sekundę gorzej pojechałem. What the hell w ogóle? Co to kuźne jest? Flint, faktycznie. Za nie mówił. Widzisz, no to... Co jest do chuja mama dzisiaj? Sorry Monika, będziesz miała trochę cenzurowania. Pamiętajcie, że Sonika uczy i bawi. Dokładnie. I daje dobre rady. Świetne rady, które zawsze działają. Jak ostatnio z tym tytułem odcinka. Walnęłam w... Czekaj, jak to było? Walnęłam w bandę przed mapą. No. Wielkie tajne tula w challenge. Walnęłam przed mapą. Z Soniką to jest wielkie tajne tula w challenge. Wszystko się zgadza po pewnym odcinku, nie będę spoilerował. Sonika, wiesz o którym odcinku mówię, nie? Nie. W którym od ciebie przysterek poleciał, bo się tak zaśmiałaś? Ojej. Oglądałem ten jeden odcinek, ten taki całkiem pierwszy nasz wspólny. Nie będę spoilerował, bo się film przypieprzy zaraz, no. Bo to Flynn. A to już wiem, który. Dlaczego mi się zawsze po tych odcinkach chce śmiać ze śmiechu? Czy chce mi się iść do kibla i wysikać się? Nie wiem. I to, że ci się chce, to jedno, ale się zastanawiam teraz, czy te podstawowe potrzeby fizjologiczne, czy te inne? Ja pierdolę. Jak to było słychać, przepraszam. Nic się nie stało. Sorry, Monia, będziesz miała trochę tego cenzurowania. Albo to, no. Albo będziesz miała to gdzieś. No ale słuchaj, co ja poradzę, no. Humor mi się odpala. Ty mi go poprawiłeś w końcu, to jest niemożliwe. Kurde, u purposza nie można takich rzeczy, bo zaraz się on przypierniczy, więc no chociaż tutaj się niech wyszaleję. No. A tu też teraz gwiazdorzysz. Halo! Interwencja! On się tu gwiazdorzy! Ale ja gwiazdorzę z humorem, jak pewnie zauważyłeś. Tak z dystansem. No. Sorry, ale... Ja miałem ci tak lekko zrąbany humor, a ja mam poprawionego dosłownie w pół godziny. Jezu. Nie no, kocham te nasze odcinki, to jest niemożliwe po prostu. Dobra, co to zaznaczę sobie jako jeden, żeby potem ocenzurować. I drugi odcinek jako dwa, żeby potem wiedzieć, o który chodzi. To była ostatnia mapa, nie? Nie, czwarta. Chyba... A, czwarta. Jak masz ponad pół godziny nagrywki, to już na pewno była piąta. Albo nawet szósta. Znaczy 28 minut, czyli chyba faktycznie mogła być. To była już piąta mapa! No dobra, no to w takim razie dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subujcie i... Najważniejsze, tak jak mówi Purpurz, żeby była dobra zabawa, nie? Właśnie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. Do następnego odcinka, trzymajcie się, bajo! Siema! Na razie!